Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabellus, a to jest kolejny odcinek Rockstar Life Simulator. Zaczynamy nowy dzień, zacznijmy może tym razem odmiennie od zjedzenia, ponieważ jedzenie tutaj od tego człowieka generuje szczocha, więc myślę, że przydałoby się... Co te moje siki tu spłynęły pod drzwi? No, przydałoby się wypróżnić w całości. Czy tym razem trafię? Może na panią Honoratę, czy kuzio, jak ona się tam zowie, to nie będę już robił, bo później będzie na całym podwórku, osiedlu. O, w tym przybytku, w którym mieszkamy, będzie capiło. Tak czy inaczej, planuję dzisiaj skoncentrować się bardziej na Selinie, z uwagi na fakt, iż, bo ponieważ Selina wiadomo, że już jest taka bardziej przychylna nam, ale jeszcze ją trzeba trochę skruszyć. W związku ze związkiem idziem. No, stoją tutaj, kuźwa, to jest miasto super fur, a nie widziałem... A, tam jakiś jest. Taki zwykły. Proszę Państwa, jak widać, dla każdego coś miłego, każdy znajdzie coś dla siebie. Cześć Selinka. Ja Selinę podrywam taktycznie. Dzień dobry. Mam nadzieję, że będzie to świetna pogawędka jak ostatnio. Witaj. Myślę, że tak, ponieważ rozmowa z tobą... no właśnie, czym jest? Jest gówniana. Sprawia mi ogromną przyjemność. Proszę. Dzięki, to miłe, ja też zawsze jestem gotowa na dobry czat przy piwku, co prawiasz. Zrobiłem sobie wolne, by spędzić czas z tobą. Ja przyzwyczajony, że tobą to się z dużej litery pisze, to tak kurczę. Jak uroczo, dziś zatem mogę cię zanudzić historiami z YouTube'a, gotowy na przygodę. Dobra. Pewnie, że jestem gotowy. No to już. Z tobą zawsze. 70. Świetnie, więc zaczynajmy od opowieści o tym, jak próbowałam nagrać vloga w najbardziej zakazanym miejscu świata. To będzie bardzo ciekawa opowieść. Mogę już chrapać? Oj, na pewno, to było jak misja niemożliwa, tylko bez Toma Cruise'a i z tysiącem przypadkowych turystów w tle. Dobrze, no. Toma Cruise'a nie było. A może był... Kto, kuźwa? Bogusław Linda. Bogusław Linda w roli cameo, dającego mi nietypowe porady życiowe podczas mojej misji. Niezły twist. Napijesz się piwka? Zawsze jestem za dobrym piwkiem po długim dniu, ale pamiętaj, wirtualne piwko to tylko pół zabawy. Oj, kuźwa, to... Dobra, zamówmy jej, bo to podniesie nam trochę tutaj ilość punktów. Sru, do 80, patrzcie, już tylko 20% brakuje i będzie nasza. No dobra. No to napiszmy jej, nie wiem. Podobasz mi się. O, zobaczymy, co będzie. Ojej, dzięki za komplement. Zostajmy przy tym wspaniałym koktajlu i dobrej rozmowie. No dobrze, no, ale 84, nie? Nie ma sprawy, ale muszę już iść. Zobaczymy się jutro. Proszę bardzo. Jasne, do zobaczenia jutro. Baw się dobrze na resztę wieczoru. No i elegancko, wykorzystaliśmy wszystko, 85%, ale zobaczcie. Nie patrz tak na mnie.
Ale zobaczcie, słuchajcie, no jest ten, już jest prawie nasza. Dobra, teraz tak, no jesteśmy trochę głodni, ale to nic. O, właśnie się troszeczkę szczoszka pojawiło. I zobaczmy, jak wygląda sprawa tutaj miłości. Atrakcyjność spowalnia spadek poziomu szczęścia twojego partnera. Okej, okay, a to? Imponujące słowa. Wzmacnia wpływ twoich słów na osobę, z którą rozmawiasz. O, to może się przydać. A to? Pozwala ci zobaczyć cechy osób, z którymi rozmawiasz. To też jest całkiem, całkiem. A i punktów umiejętności mamy dwa, więc mogę odblokować to. I mogę odblokować chyba to, ale co to jest? Pozwala ci doświadczyć romantycznych chwil z partnerem. O! No dobra. A to jest co? Silne ciało. Zmniejsza potrzebę jedzenia i przerw na toaletę. No! Kariera. Pozwala ci zarabiać więcej pieniędzy z koncertów. No to by się też przydało, ale wiadomo, jakie są priorytety Pabellusa. Pani tu zarabia? Femme fatale chyba jakaś. Cruella de Mon. No dobra. Idziemy w takim wypadku. Nie wiem, która to jest, bo to... Aha, to już jest prawie czwarta po południu. Gift shop jakiś tutaj jest. Ciekawe, co tam można kupić. Matko i córko. Pani jest córką Schwarzeneggera? Ramka za $45. Klucz do szczęścia rano. Powiedziała, klucz do szczęścia rano, to ja mam codziennie rano. Tylko się ciężko wysikać. Zwiększa szczęście twojego przyjaciela o 4 punkty. A to mój przyjaciel to jest szczęśliwy w innych okolicznościach, także... No spokojnie. Zestaw długopisów, nie wiem do czego. Parasol, też nie wiem do czego, nienawidzę parasoli. Notatnik. No, samochód zabawkowy. Pluszowy miś, lalka. Chudźwa, co to za pamiątki są? Prezenty. Świeca. O, gromnica, kurwa. Zestaw do makijażu. Za 200. No, szkutwa. Dobrze, gitara zabawkowa, okej. Okay. Nie, no to... Co pani tu, kuźwa, za badziewie sprzedaje? To powinno być od złotówki wszystko. Albo wszystko za złotówkę. No dobrze, jest popołudniem. Ja proponuję, żeby się przekimać. Nie mogę wydawać za dużo pieniędzy z uwagi na fakt, iż nie zarabiam w obecnej chwili. No i idziemy. Ja tu się zastanawiam, czy i kiedy ta gra będzie miała pełną wersję. Panie, pan tu już Liam, chyba, Nilsson, kuźwa. To dokładnie reakcja przegranego jak ty. W dupę mnie pocałuj. A kto powiedział, że ja jestem przegrany? Dlaczego tak brzydko? Kurczę, myślałem, że się będę mógł przespać, a tutaj taka dupa. To tak się nie robi Pabelluskowi, no, o co się tu rozchodzi, no. No dobra, no to nie wiem, to pozwiedzajmy miasto, bo to przecież idzie jakaś dziocha. Pokaż twarz. Dobrze, no jeszcze w miarę. Selina też do jakichś takich super atrakcyjnych nie należy. Co to za żul tutaj siedzi? Ty, drobniaki zbiera. Żebrak. $10 mam żebrakowi dać, jak on tutaj widzę, że nie ma tylu. Dlaczego ja mam podaną kwotę? Dlaczego nie mogę sam sobie wybrać dolara? Tutaj jakieś ciuszki można tanie kupić. Zobaczmy jak bardzo. O matko. Czemu oni wszyscy tacy szerosy w barach są? Charyzma. O! No, za t-shirt $1500 to ja kuźwa nie dam. Nie wiem, kto tyle wydaje na ciuchy. Ja nie wydaję tyle na ciuchy. Ja nie uważam, żebym musiał. Natomiast, nie wiem, trzeba wracać. Welcome. Aha. Welcome in zadupie, kuźwa, trzeba było dopisać. No jest po godzinie 19, może teraz będę mógł się przespać, bo to przecież Selina czeka, no to nie są tanie rzeczy. Halo, proszę mnie wpuścić do łóżka, no. Charyzma. A zresztą mam takie t-shirty, to o co się rozchodzi. Ty, jaki ja, kuźwa, jestem młody. Ja pierdzielę. Po prostu cud miód i orzeszki. Proszę Państwa, nastał nowy dzień, w związku z powyższym trzeba zrobić to, co codziennie robimy. I co oni tam?
Nie piszę dzisiaj żadnej piosenki, bo kuźwa, ja nie mam dzisiaj weny. O, tak to się nazywa. Czytaj, nie chce mi się. A w związku z powyższym, kizamy do baru, ja tam jestem prawie zauroczony dziewczyną, która jest prawie zauroczona mną. Więc pracujemy nad nią i niech ona kruszeje dalej. Proszę bardzo. Selinko, witam cię z powrotem. Porozmawiajmy. O, witaj z powrotem. Tęskniłem za rozmowami z tobą. A ja tęskniłem za całą tobą. Co będzie? 92, wow. Och, zawsze tak potrafisz poprawić mi humor. Wiesz, jak rozgrzać atmosferę. Wiem też, jak rozgrzać ciebie. I znowu piszę z dużej litery. Oj, pewnie masz na myśli kubek gorącej czekolady, co? Albo mam być bardziej kreatywna w domysłach? Kreatywność nie zaszkodzi. W takim razie mam nadzieję, że wybierzesz opcję przygoda w lodowym zamku. Czekam z termosem herbaty. No dobra, my nie musimy jej zamawiać piwa, ona już jest z naszą na 100%. No i co dalej? Nie ma sprawy. Świetnie, w takim razie pakuję termos i kompas, przygoda w lodowym zamku czeka. Mam z nią stąd wyjść? Zobaczmy, flirtować, zaproś na randkę. Proszę. W takim razie idę do domu, kochanie. Gratulacje, masz dziewczynę. Zdobyłem dziewczynę, proszę państwa. Kurczę, no po prostu to jest cud, miód i orzeszki. To niesamowite. W ogóle generalnie rzecz ujmując, to zdobyłem nie tę dziewczynę, co chciałem, ale liczy się fakt, że w ogóle się udało. Tak czy inaczej, mamy tu jakąś wiadomość, Riki czegoś chce. Cześć kumplu, chodź poprośmy o koncert. Podnieśmy swoją popularność i stajmy się zespołem, który rozpoznaje całe miasto. Dobrze, ale ja nie wiem, bo moja Selina gdzieś, czekajcie, czy ja mam rozumieć, że ona została naszą dziewczyną i już u nas mieszka na tym zadupiu tam, czy co? No nic, dobra, coś zagrać trzeba, no miałem zrobić wolne, ale to było wczoraj. Aha, ale tutaj jeszcze jedna rzecz, przepraszam, statystyki, charyzma, 5, dobrze, elegancko. Melodify, tu mamy kasę, proszę państwa, gdzieś zaoszczędzoną, piosenki, profil. Zdobyć te pieniądze. To są nasze pieniądze, kuźwa. Idziemy. To jest kobieta czy mężczyzna? Ciężko stwierdzić. Riki, chodź zagrajmy, bo mnie tu kuźwa coś robią. Generalnie rzecz ujmując, to jest sprawa tego typu. Studia chyba jeszcze tu nie można mieć. To chyba dopiero dojdzie. Coś tak mi się wydaje. Nie wiem, cisnę z buta. Nie wiem, gdzie jest moja ukochana. Ale jak wrócimy do domu, to się dowiemy. My tymczasem musimy oczywiście zadbać tutaj o naszą popularność, o to, żebyśmy byli rozpoznawani. Gramy na razie na ulicy, ale wiadomym jest, że nie każdy zaczynał od stadionów. Hello. Słuchaj, ty zawsze musisz wyglądać, kurwa, jak po tym... Po towarze z Drug Dealer Simulator 2? Naprawdę? Grajmy. Proponuję, żeby zagrać Moja miłość do Seliny, ponieważ ją zdobyłem, także zapraszamy wszystkich. Mam nadzieję, że się nie pomylę. Już się zbierają. Ciekawe, czy gruba będzie.
Na razie dobrze idzie, nie chcę zapeszać. No, proszę państwa, brakujących nut zero. Zagraliśmy po raz pierwszy ten utwór perfekcyjnie na 3 gwiazdki. Także bardzo dobrze. Popularność plus 3, plus kasa 55, tak? No dobrze, to i mamy tu 3-gwiazdkowy utwór elegancko. Ja proponuję, żeby zagrać jeszcze obsrane gacie, bo ludzie bardzo lubią ten utworek. Także proszę bardzo, nie odchodźcie, to jeszcze nie koniec. Alomietki. I raz, i dwa. No i bardzo ładnie, proszę państwa, i kolejny utwór świetnie zagrany. O to właśnie chodzi, o to właśnie chodzi. I teraz jeszcze fota. Kamera, pstryk i publikujmy to na Sextagramie. Także proszę uprzejmie, bo ludzie już odchodzą. Elegancko, wybierz zdjęcie, może to. Z każdym dniem więcej fanów mamy. O, wgrywanie. Studio G zazdrości ci. Ale 18 serduszek dostaliśmy. Dobra, bardzo ci dziękuję, Ricky. To podziękowanie, taka fantaskija. I nie wiem, co my teraz mamy. Czy my gdzieś tutaj mamy... Co to jest? To jest bank? Nie wiadomo. Przystanek jakiś, o, $856 mamy, tu powiem państwu szczerze, że to już praktycznie jest nieprzyzwoite bogactwo. Ja bym teraz chciał zobaczyć, czy moja dziewczyna rzeczywiście jest u mnie na chacie. To dopadnę ją na tym kwadracie, ale drzwi są zamknięte.
Dobra, ja bym się nażarł. Dziękuję, teraz nie jesteś głodny. No to chwała Bogu, bo się trochę rozpędziłem. Dzień dobry, kochanie, jak miło, że tu jesteś. No kurczę, popatrz ty. Poczekaj, ja tylko zrobię siku, bo nie chciałbym na ciebie puścić. I elegancko. I już, słucham ciebie. O kurna, twój kochanek nie jest wystarczająco szczęśliwy. Ale jak to się stało? Jak to się stało? Jak to się stało, że nie jesteś szczęśliwa, jak miałaś stówę? Nie wiem, chodźmy spać, ja może kiedy indziej. Słuchajcie, powtarza się sytuacja z Estate Agent Simulator. No tam kuźwa miałem żonę i w sumie mamę, która mi nie daje. Daje mi rzadko. Natomiast później, żeby mieć dzieci, to kuźwa, to trzeba być odpowiednio bogatym. Ta nie jest odpowiednio szczęśliwa. No to nie wiem, co ja mam jej kupić. Nie wiem, gitarę, zabawkę? Trzeba będzie coś pokombinować, bo tak to się nie godzi, szczerze powiedziawszy. Zobaczmy, czy jak pójdziemy spać, to ona rano jeszcze będzie. O, rano jeszcze jest. Nie wiem, kochanie, ty spałaś coś, czy tak? Nie za bardzo? Poczekaj chwilę, bo mi tutaj coś... Co chcesz? Właśnie miałem ci napisać, możemy zaczynać, może znaleźć... A, to nie to. Zagnębili mnie, proszę pomóż mi, możesz znaleźć lokalizację na mapie. O nie, porwali Rickiego, to się nie godzi. Kuźwa, to co to ma być? Gitara jedna. Ty mógłbyś, kuźwa, wziąć i przestać to piwo trzymać? No patrz, no nie mogę... Nie mogę go schować. To jest problem. Ech. Dobra. I już. Co się stanęło? Jak mam znaleźć na mapie twoją lokalizację? O nie! Kochanie, przepraszam ci bardzo, ale ja będę musiał pomóc mojemu kumplowi. Także biegnijmy, biegnijmy, dlatego że tam gnoją Rickiego, a to przecież tak nie może być, no bo to przecież wiadomo jest. Ricky gdzieś tu, ale co on się tak zapuścił? Pod kasyno chyba. Ja mu mówiłem, żebyś uczciwie się dorabiał. No i gdzie on teraz jest? Którą to bańkę? W tamtą niby. O, tam cię gnoją? Dziewczyna cię bije, kuźwa? O, patrz, gnoją go. Och, naprawdę kochasz swojego przyjaciela, co? Patetycznie. Ty, co ty, kuźwa? Ciokanie. Co to jest ciokanie? Dobra, pipa, kuźwa, leży. Teraz ty, koksu. Dzięki za uratowanie mnie, kumplu, nikt nie może stanąć przeciwko nam. Osiągnięcie na Steamie się odblokowało. Znaczy, szczerze powiedziawszy, to nie wiem, dlaczego musiałem sprawdzić dziewczynę, ale okej. Zobaczmy, zobaczmy, chwileczkę, momencik. Proszę pani, jakaś to Lara Croft jest? Nie wiem. Ale taka trochę podobna. No nic, słuchajcie, ja bym wrócił do domu jednakowoż, dlatego że tam dziewczyna nieszczęśliwa i nie rozumiem, o co się rozchodzi. Dopiero co się wprowadziła i już focha ma. Więc zobaczmy, jak możemy jej ten humor podnieść, poprawić. Poflirtujmy z nią. O, już 50%. Matko i córko. Matko i córko. Mam nadzieję, że będzie to świetna pogawędka jak ostatnio. Tak, kochanie. Ja też mam taką nadzieję. Ślicznie wyglądasz. I co teraz będzie? 57, bardzo ładnie. Dziękuję, miłość. Twoje słowa zawsze sprawiają, że czuję się jak gwiazda na czerwonym dywanie. To chyba porno. Dobrze, no co jej jeszcze możemy napisać, żeby jej poprawić humorek? Nie wiem, kuźwa, twoje oczy są... Jak gwiazdy, no takie zamglone, kuźwa. I co? No to zobaczmy. 61, dobrze. A o, dzięki, cały wszechświat mógłby zazdrościć blasku, który w nich widzisz. No dobrze, no słodzę jej, żeby kuźwa ją bzyknąć, ale to tylko my o tym wiemy, nie? No dobrze.
Wiecie, co przyszedł mi do głowy? Chamski oklepany tekst. Taki, który kiedyś zasłyszałem. Wiesz, co mówią? Nie, inaczej. Masz świetne nogi. A jak nogi... Nie wiem, jak to szło. Kuźma, nie wiem. Proste? Czy proste, czy świetne? Nie pamiętam. To i stacja zajebista. Haha, no proszę, moje nogi to dopiero początek. Stacja zajebista to co ja. O, masz ci los. Dobrze, dobrze. Cała ty, kuźma, to... Dobra, niech i tak będzie. No dobra. Mamy 8 w ogóle tych dymków dialogowych, więc zobaczcie, zwróćcie uwagę, że tu nie można jej, powiedzmy, zaoferować browara, nie? My mamy butelkę, ale jej nie można zaoferować. No ciekawe dlaczego. No dobra. Nie wiem, no kuźwa, masz piękne... Co masz pięknego, kurwa, jak ty jesteś brzydka? No co mam jeszcze wymyśleć, no? Sandały? Trampki? Włosy. 70, dobrze. Dzięki, skarb. Twoje komplementy to jak woda dla moich loków, nie mogą bez nich żyć. No. A weź, kurwa, se zrób trwałą i umój w ciągu godziny głowę, to zobaczysz, jak nie mogą. No dobrze. No. Co my byśmy mogli jej... Dobra, a pójdźmy po bandzie. Kocham cię. 5%. I ja cię kocham. Mocniej niż YouTube kocha demonetyzację. No dobra. No dobrze. Co sprawiłoby ci radość? Twoje uśmiechy na maratonie naszych ulubionych memów plus wieczór bez oglądania żadnych poradników na YouTube. Kurwa. 82%. No dobrze, no dobrze. Czy ty już jesteś wystarczająco szczęśliwa, żeby rim tim tim i tralala i fikumiku, bo tu wszyscy chyba jesteśmy ciekawi, jak to będzie wyglądało. Ty, żeby to się nie okazało, że to jakaś kinder niespodzianka jest, bo to kuźwa się nabije na pala. Się kurwa zdziwię. No dobrze, no nie wiem, no co tam jeszcze można jej wymyśleć? No nie wiem co, no nie wiem co. Kurwa, naprawdę nie wiem. Patrzę się na nią i nie mam bladego pojęcia. Nie wiem. Mam ochotę przytulić cię. Ale to jest tylko, kuźwa, dla ciebie wersja. O, przytulić? Nawet nie musiałeś pytać. Zawsze jestem gotowa na porcję twoich uścisków. Aha. A na... Czekajcie. A na resztę mnie też jesteś gotowa? Tak, reszta? Oj, zawsze pełna oczekiwań. Pewnie, że jestem gotowa. Ale tylko, jeśli przetrwasz próbę uścisków. Dobra. Robimy to, zobaczmy. Otworzyć, umiejętność, namiętna. A, dobra, to czekajcie, poczekajcie, bo tu jeszcze punkty trzeba wydać. Ale ja mam tylko jeden. No, żeś ty w dupę. Tak się nie robi, Pabelluskowi. Ja tu poświęciłem mnóstwo czasu na kruszenie tej dziołchy, kurwa. To co ja mam teraz jeszcze umiejętność tego odblokowywać? Fikumiku? A co ja, kurwa? Boże. No proszę państwa, no najwyraźniej chyba nie ma innego wyjścia, jak tylko po prostu wziąć i iść do kibla, bo może jeszcze się nażrę u tego gamonia, bo to przecież... No naprawdę, no człowiek się rodzi z pewnymi umiejętnościami, inne nabywa, no ale nikt nie kazał, kuźwa, nigdy rozdawać za to punktów, no. Czy człowiek jakoś nauczył tam? Się zdarzyło.
Natomiast tutaj niestety jest odwrotnie. Musimy zdobyć jeszcze jeden punkcik i wtedy Selinę dopadniemy, ale to kuźwa, jak ją dopadnę, to będzie szło jak w tartaku. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.